Do Katedry Polowej Wojska Polskiego z wizytą przybyła dziś młodzież z gimnazjum imienia księdza pułkownika Tadeusza Dłubacza w Birczy. Wychowankowie pod czujnym okiem pani dyrektor Moniki Bodnar zwiedzali wnętrze katedry, a także Muzeum Ordynariatu Polowego. Wycieczkę rozpoczęli wspólną modlitwą, której przewodniczył ksiądz major Kryspin Rak. Wikariusz wprowadził młodzież w historię Katedry Polowej, wyjaśnił jej znaczenie i funkcje, które pełni w Wojsku Polskim oraz zwrócił uwagę na najbardziej charakterystyczne elementy. Następnie zwiedzający udali się do kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, by zapalić znicz przed grobem zmarłego tragicznie biskupa polowego Tadeusza Płoskiego. Szczególne wrażenie wywarła na młodych gościach kaplica katyńska, na której ścianach wyryto około 15 tysięcy nazwisk oficerów Wojska Polskiego i polskich policjantów zamordowanych przez NKWD. Młodzież w skupieniu oglądała ołtarz, modliła się i paliła znicze pod figurą przedstawiającą Chrystusa, zawieszonego na rozpostartych ramionach w wykopie pośród szczątków ciał wystających ze ścian zbiorowego grobu. Na pamiątkę uczniowie robili sobie również zdjęcia pod tablicą patrona szkoły księdza pułkownika Tadeusza Dłubacza. Wizytę zakończyło zwiedzanie Muzeum Ordynariatu Polowego, w którym znajdują się m.in. eksponaty rzemiosła artystycznego pochodzące z połowy XVII stulecia, mundramenty liturgiczne wykorzystywane przez duszpasterzy wojskowych, dokumenty i fotografie, a także pastorał pierwszego ordynariusza polowego Stanisława Galla. Młodzież z Birczy odwiedzi również cmentarz wojskowy na Powązkach, by uczcić pochowanych na nim bohaterów o wolność i niepodległość ojczyzny. W tej beznadziejnej sytuacji we Lwowie Jan Kazimierz ofiarował